Witam, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziębiński. Sorry, I'm English. I speak Poland. Polish. Polish Television. You tourist? Tourist film. You from picture or film? You is home city. Sorry? Home city. You. Home city. No? I live in Gdańsk now. Gdańsku. Gdańsku, yeah. Gdańsku. 3 years. I was working Poland? No, I work in Holland. Holland? Holland, yes. Oh, marijuana. Very good. Good. I travel too much. Yes. No. Okay. I is to respect you on television is today Merry Christmas. Okay. Polish Television National. Bye bye. Okay. Do widzenia. No, chciałem zacząć, ale niestety natrafiłem na turystę, który mnie zaatakował. I jak widać, jesteśmy w Gdańsku. Tutaj po lewej stronie Wyspa Spiszów, jak widać, już nie ma ruin. Jest odbudowywane, znaczy ruiny są, tutaj jeszcze kawałek został. A teraz się odbudowuje kamieniczki. No i tutaj na pewno się będą działy. No, turystyczne sprawy też na tych kamieniczkach, bo już balkony i widać apartamenty będą też do mieszkania pewnie. Z tego co wiem, to tutaj ma być budowana kładka jeszcze, tak, takie są wizje i plany pana prezydenta Adamowicza i jakiejś tam firmy, co dla mnie to jest w ogóle niepotrzebne, bo dopiero co zbudowano kładkę tam dalej, za zakrętem, gdzie stoi słoudek, ale pomysły mamy różne. No chociaż my żeglarze i na pewno żegluga gdańska też nie jest za tym, żeby jakieś kładki budować. I tak jest ciasno, bo tu tyle statków wypływa stąd do Westerplatte pływają. Jest właśnie Czarna Perła. Czarna Perła jest. Tutaj stoi. No, z tego co widać, to jeszcze pływają. Póki nie zamarzły motława i to można popłynąć jeszcze z nimi. Jak widać, tutaj Czarna Perła stoi. Idziemy dalej. No. Restauracja gdańska. Bufka. I tutaj mamy już tą Czarną Perłę. Ahoj, wesołych świąt! Czerwony Korsarz życzy. Idziemy dalej. No tutaj stoją dwa statki, Smile i Smiltyne. Te są statki, to pływają Smile, bo pływają do Sopotu, do Mola tam. Także tutaj jest jeszcze drugi katamaran, stoi udekorowany, prawda? Katamaran. Ahoj, wesołych świąt, Bosman. No. Proszę bardzo, i to wygląda tak. No, Gdańsk jest pusty o tej porze. Turystów parę sztuk na krzyż jest. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa. Skąd turyści? Polish Telewizja Nacional. You turist? Tak, turist. Odkuda przyjechali? Z Wrocławia. Z Wrocławia? Tak. No ale tu wy. Ale nie z Wrocławia, z Kijowa. A z Kijowa, a wy tu z Ukraina. Tak. I jak ponawić jak nasz Gdańsk? Tak. Proszę. Tak. No. Wszystkiego dobrego. Z okazji świąt Bożego Narodzenia. Widzenia. No turyści z Ukrainy, jak widać. Tutaj mamy żeglugę gdańska. Wystawiła sobie małą na dużym okręcie. Choinkę, o taką. Ale żegluga gdańska to znana firma, która liczba maksymalna pasażerów na tej jednostce to 500 można przewozić. Tam są łodzie ratunkowe i to jest katamaran, który ma dwa dzioby i się tak nie buja wtedy na fali, a pływa na hel. Katamaran Onyx się nazywa, proszę bardzo. Podejdziemy tu jeszcze na most i zobaczymy, jak to wygląda. No tutaj mamy rozkład, które i dokąd można dojść dla turystów. Pomnik Obrony Poczty Polskiej. No, oczywiście służby tutaj komunalne sprzątają, blokują.
No. A tu jakaś reklama Przembudu, co buduje te kamienice. No i tak to wygląda tutaj w Gdańsku. Dzisiaj mamy 22, proszę Państwa, grudnia, czyli tuż przed Wigilią. No i chciałem wszystkim z okazji tego właśnie tutaj, z okazji tej okazji, prawda, złożyć wszystkim, nie tylko gdańszczanom, ale wszystkim Polakom, tak w kraju i za granicą, najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności, no i dobra wszelakiego od Korsarza Czerwonego, kontradmirała morskich drużyn strzeleckich, tak samo i radnego dzielnicy Gdaństogi, ostatnio zaprzysiężonego, a i też redaktora Pomorskiej Telewizji Narodowej, czego życzę Wam wszystkim na święta. I pozdrawiam z Gdańska, oczywiście. Dziękuję. Sławomir Ziemiński.